Hej, cześć, witam Cię serdecznie. Po raz kolejny dzisiaj znowu zajmiemy się ubogacaniem naszego słownika o zupełnie nowe słowa, o 10 nowych słówek i tymi 10 słówkami dzisiaj będą nazwy pokoi w domu. Będzie ich 10, tak więc bardzo, bardzo dużo. Powoli możesz się oczywiście ich uczyć, nie musisz znać absolutnie wszystkich, no bo strych, który na przykład się tutaj pojawi, absolutnie nie będzie słówkiem, które koniecznie musisz znać. Są to niekiedy takie po prostu słówki dodatkowe, ale być może kiedyś Ci się to słówko przyda, jak będziesz chciał, nie wiem, powiedzieć, że no ktoś tam się schował na strychu, jakiś, nie wiem, cokolwiek na przykład, no to już będziesz wiedział, będziesz wiedziała. Za chwilę przejdę do przeczytania dla Ciebie 10 zdań, w których właśnie poukrywałem te słówka. Oczywiście zaznaczę je później dla Ciebie, jakie to były słówka i co one dokładnie oznaczają. Wszystkie zdania będę czytał po 3 razy właśnie po to, aby za pierwszym razem przeczytać je normalnie, potem troszeczkę wolniej i potem jeszcze raz wolniej z tłumaczeniem już na język polski, ale takie tłumaczenie również przeczytam Ci na początku, przed każdym tego typu zdaniem. Tak więc myślę, że dokładnie wiesz, o co będzie tutaj chodziło. Na koniec zostawię dla Ciebie 3 pytania, na które proszę Cię, abyś mogła odpowiedzieć w komentarzu, aby właśnie ćwiczyć cały czas ten swój chiński w praktyce. Zaczynajmy w takim razie. Ona gotuje w kuchni. Ta zai chu fang zuo cai. 她在厨房做菜。她在厨房做菜。 Czy ty jesteś u siebie w sypialni? 你在卧室吗? 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 My mamy 3 łazienki. 我们有三间洗手间。我们有三间洗手间。我们有三间洗手间。 Tutaj nie ma toalety. 这里没有厕所。这里没有厕所。这里 Mejo cesło. Idźcie do salonu. Nimen ciu ketingba. Nimen ciu ketingba. Nimen ciu ketingba. Ja najbardziej lubię pracować w moim gabinecie. Wo zui xihuan zai wo de shufang gongzuo. Wo zui xihuan zai 我的书房工作。我最喜欢在我的书房工作。 Kto jest w piwnicy? 谁在地下室？谁在地下室？谁在地下室？ Co tata robi w garażu? 爸爸在车库。 做什么？爸爸在车库做什么？爸爸在车库做什么？ Babcia w ogrodzie odpoczywa. 奶奶在花园休息。奶奶在花园休息。奶奶在花园休息。 My nie możemy iść na strych. 我们不可以去阁楼。我们不可以去阁楼。我们不可以去阁楼。 I to były właśnie te wszystkie zdania, które dla Ciebie przygotowałem. I na sam koniec oczywiście 3 pytanka dla Ciebie. Pierwsze będzie takie. 这是厨房吗? 这是厨房吗? Uwaga, drugie pytanie. 这是厕所吗? 这是厕所吗? I trzecie pytanie to 你在哪里? 你在哪里? To są właśnie te 3 pytanka i odpowiedzi do nich możesz oczywiście zamieścić w komentarzu na dole. To tyle na dzisiaj. Widzimy się i słyszymy następnym razem. Do zobaczenia. Zaijian!